no niestety nie mają takiej umiejętności, żeby poruszać się dobrze na przykład po ulicach. A jednak ulice, a przede wszystkim chodniki i ścieżki rowerowe, to lekarze kuszą. To mocno rysuje granice tolerancji i wśród pieszych i wśród rowerzystów. No pewnie, że tak. Jeżeli sobie przysadzą całe gromady tych młodych, zwykle jeżdżą tak, jak jeżdżą. Stąd pomysł, by status lekarza uporządkować. Jesteśmy takim boskańskim dzieckiem, którym nikt się nie chce za bardzo zaopiekować. W związku z tym, że rolki to nikogo, kodeks grupy drogowego traktuje rolkarzy jak pieszy. No, może wszystko zmienić ci w butach, ale jednak. Rolkarze chcieliby, aby przepisy traktowały ich tak jak rowerzystów, bo wtedy mogliby to ruszać pod wyzyskiwać rowerowych na różnych sprawach z rowerzystami. Rowerzysta jadący po ścieżce zacznie przywilejowany na oznakowanie, bez względu na sytuację, która pogodzi na ścieżce, zawsze będzie tego ponad prawem, tak? Rolkarz jest zasadą i znowu niezawinnym. Na tym wyjaśnij sprawie nawet interpelacja poselska. No to ministerstwo i policja uznają obowiązujące przepisy za dobre. Z definicji rolkarz to jednak pieszy. Niestety co do tego, gdzie ma się poruszać, ten pieszy już pewności nie ma. Rolkarze mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub nie ma innej możliwości. Jeżeli poruszaliby się po ścieżkach rowerowych, to by stworzyło kolejne zagrożenie. Jeżdżąc na rolkach, nie ma ministerek. I dobrze byłoby, gdyby ten problem poważnie przemyślał. Odpowiedź dlatego, że takim pieszym. Może po prostu prędkości wynoszone 50 km na godzinę, a nie na przepisy, które zmuszałby pieszego do poruszania się stawki i ochraniacza. Tam, gdzie o to będzie trudno, dla bezpieczeństwa taki nakaz na pewno wszyscy dał. Kolejne już jutro o 19 zapraszam na imię Grzegorza Tadeusza, a już za chwilę czekamy 24. Świąteczne fakty po faktach Państwa i moim gościem będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Smycz. Zapraszam i jeszcze raz życzę zdrowia, rodziny, pełnej radości i zadowolenia.